Więc mam mówić o końcu świata. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu się schodzi bardzo wiele rozmaitych tematów. Przy końcu świata to jest przede wszystkim przyjście Chrystusa, ale to jest również zmartwychwstanie umarłych, to jest sąd ostateczny, to jest odnowienie całego świata, czyli nowe niebo, nowa ziemia. To zupełnie niemożliwe, żeby na te wszystkie wielkie tematy powiedzieć, więc skoncentruję uwagę bardziej na samym zakończeniu biegu historii, na przyjściu Chrystusa. Bo tak jak powiedziałem, te wszystkie wydarzenia mają właśnie wtedy mieć miejsce i tak sobie Kościół na podstawie Pisma Świętego ten moment wyobraża. Powiedzmy najpierw, kiedy będzie ta cała idea końca świata, która jest w Piśmie Świętym, to co wierzymy w to, że ten świat się skończy, że on dojdzie do swojego kresu, dla kogo to będzie niezrozumiałe? To będzie z pewnością niezrozumiałe dla kogoś, kto nie wierzy w to, że Bóg jest stworzycielem tego świata, że Bóg jest wszechmocny. Dla kogoś, kto nie ma poczucia, że Bóg rzeczywiście może wszystko, że może zatrzymać bieg tego świata, albo odnowić bieg tego świata, albo w każdej chwili może wkroczyć w bieg tego świata, zakończyć bieg tego świata, to będzie tajemnica bardzo trudna do zrozumienia. Innymi słowy, Kościół nam podpowiada to, że żeby wiedzieć, że Bóg kończy, musimy także wiedzieć, że Bóg jest tym, który ten świat powołał do istnienia. I ten, który ten świat powołał do istnienia, jest równocześnie tym samym, który w pewnym momencie ten świat zamknie jego historię. Podobnie bardzo trudno będzie zrozumieć temat końca świata, czy to, co jest w Piśmie Świętym o końcu świata napisane, komuś, kto w takich kategoriach rozważa istnienie świata czy Ziemi. Na przykład myśli sobie, czy nasz wszechświat jest geocentryczny, czy nasz wszechświat jest heliocentryczny, a może w ogóle nie ma w tym wszechświecie żadnego centrum. Może on naprawdę trudno jest znaleźć taki fundamentalny punkt odniesienia w tym wszechświecie, przecież ten wszechświat jest, jak wiemy, gigantyczny i teraz gdzie jest punkt taki odniesienia? Ktoś, kto myśli tak i nie pamięta o tym, że po prostu dla Biblii świat jest teocentryczny, to znaczy Bóg jest w centrum świata, nie jako część tego świata, ale po prostu cały wszechświat istnieje dla chwały Bożej. To jest jedna z takich niesłychanie ważnych rzeczy, które nam mówi Pismo Święte. I w związku z tym dla chrześcijanina, który chociaż raz w życiu pomyślał sobie o nieskończoności Boga. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś pomyślał sobie o tym, że Bóg jest nieskończony. Że On jest nieskończony, to znaczy bezgraniczny. Dla kogoś, kto sobie pomyślał o tym, że Bóg jest bezgraniczny, jest nieskończony, to znaczy również, że Jego miłość jest nieskończona, że Jego dobroć jest nieskończona, że jest bezkresna, że nie ma granic, to już takie wyobrażenie, że tam jest tam 100 tysięcy lat świetlnych, że nasz wszechświat ma nie wiem ileś tam i że to tak trudno sobie wyobrazić, jak ogromny on jest, to dla kogoś, kto sobie pomyślał o nieskończoności Boga, to ten ogrom wszechświata, on już niekoniecznie musi robić takie wielkie wrażenie. Jeżeli pomyślimy, że właśnie ten nieskończony Bóg, ten wszechświat ma w swojej dłoni, tak jak Biblia o tym mówi i że tym wszechświatem się opiekuje, no to łatwiej nam jest zrozumieć, że ten właśnie Bóg doprowadza ten wszechświat w pewnym momencie do końca. I ostatnia z tych uwag. Zwróćcie Państwo uwagę na taką rzecz, że my z jednej strony czasami mamy takie poczucie, że ten wszechświat jest jakby dla nas albo za mały, albo za duży, ale w każdym razie czujemy pewne niedopasowanie do tego świata, a z drugiej strony czasem strasznie ten wszechświat jako nasz własny dom traktujemy i słusznie, bo tak jest. Pamiętam rozmowę z jednym z moich znajomych, nieżyjącym już, który chorował bardzo ciężko, zresztą ta choroba doprowadziła go do śmierci i wtedy, kiedy dowiedział się o tej chorobie, to powiedział mi, że sobie nie zdajesz nawet sprawy, jak mi jest tutaj dobrze na tym świecie, jakie chciałbym żyć.
Chciałbym żyć w tym świecie, chciałbym tu dalej istnieć. I nigdy przed tą wiadomością, że jestem chory i z tego świata będę musiał odejść, nie przeczuwałem, że kiedyś przyjdzie do mnie takie właśnie uczucie, jak ja ten świat bardzo kocham. I też kiedy podchodzimy do tekstów Pisma Świętego, to też musimy sobie zdawać sprawę z tej właśnie ambiwalencji, że z jednej strony czasami chce się powiedzieć: Panie Boże, przyjdź i zakończ już to, co tutaj się dzieje, a z drugiej strony jednak jak bardzo ten świat jest nam bliski, jak w nim jesteśmy zakorzenieni. Jakie określenia Pismo Święte? Te określenia pozwolą nam zbliżyć się do tej tajemnicy końca świata. Jakie Pismo Święte podaje nam określenia? No najważniejsze to jest paruzja, czyli nadejście. Ale to słowo paruzja było wtedy stosowane na triumfalne nadejście, na triumfalne przyjście wodza po odniesionym zwycięstwie. Jeżeli Pismo Święte mówi nam o przyjściu Chrystusa na końcu czasów jako o paruzji, to od razu mówi nam, że to jest powrót wodza. Można powiedzieć powrót króla. Kogoś, kto już zwyciężył. Ten zwyciężył na krzyżu, zwyciężył w zmartwychwstaniu, a teraz przyszedł, żeby to zwycięstwo rzeczywiście zatriumfowało nad całym światem. To jest pierwsze określenie, czyli paruzja. Drugie to jest epifania. Ten ostatni dzień ma być epifanią. Co to znaczy epifania? No, możemy powiedzieć olśnienie. Czyli ten ostatni, ten moment przyjścia Chrystusa jest równocześnie olśnieniem. Chwała Boża, mówi Pismo Święte, zajaśnieje. Następna rzecz to jest apokalipsis. To jest następne określenie, które Pismo Święte stosuje. Dosłownie apokalipsis to jest podniesienie kurtyny. Czyli coś jest zasłonięte i teraz nadejście Chrystusa to jest podniesienie tej kurtyny i jakby wyjście Chrystusa z ukrycia. Znaczy, nie możemy sobie tego przestrzennie wyobrażać, że Pismo Święte mówi w ten sposób, ale to są metafory, to są obrazy, że Chrystus na przykład nadejdzie z góry, prawda? Czyli z nieba. To jest pewna metafora, która ma nam powiedzieć, że przecież wiemy, że Bóg jest wszędzie. To jest, że musimy sobie wyobrażać tą apokalipsis, to odsłonięcie kurtyny, bo zobaczcie, dla nas apokalipsa kojarzy się oczywiście przede wszystkim z jakimiś tragicznymi wydarzeniami, prawda? Tam zdarzyła się apokalipsa, prawdziwa apokalipsa, to znaczy jakaś katastrofa. Ale w tym źródłowym sensie apokalipsa znaczy odsłonięcie. Czyli przyjście Chrystusa w ostatni dzień to jest odsłonięcie Jego obecności, która już jest. Jakby to, co już jest, czyli Jego obecność wśród nas w Najświętszym Sakramencie, te wszystkie rodzaje obecności, o której w Piśmie Świętym czytamy, czy w naszym sercu, obecność Boga, ona wtedy jakby zostanie odsłonięta. Ona teraz jest ukryta. Pan Jezus jest w sposób ukryty, a potem Jego obecność zostanie ujawniona. Czyli paruzja, ten ostatni dzień, to jakby wyjście z ukrycia Chrystusa. Jakby jest za kotarą, ta kotara się odsłania i nagle się okazuje, że On jest w sposób jawny wśród nas zupełnie. Ale mamy jeszcze inne bardzo ważne określenia, dwa, obok tych, które już wymieniłem, czyli obok paruzji, epifanii i apokalipsis. Jest jeszcze wypełnienie dziejów, synteleia tu aionos, albo synteleia tu kosmu, czyli wypełnienie świata, wypełnienie wszechświata, wypełnienie kosmosu. Niezwykle ważne określenie, o którym możemy zapomnieć. Ten spełnienie się dziejów, koniec świata, to jest jakby dopełnienie się dziejów, dopełnienie się czasu, albo innymi słowy spełnienie się już tego czasu. Ten czas, w którym żyjemy, ten świat, w którym żyjemy, on zostanie spełniony, on jest w jakimś rozwoju, on żyje, prawda? Historia cały czas płynie.
Wszystko się zmienia. Patrzymy już to, ten przykład z dzisiejszego kazania, prawda, żeby przypomnieć sobie rzeczy, które 10 lat temu kupiliśmy. Nawet trudno je sobie przypomnieć. Ja próbowałem w trakcie tego kazania przypomnieć sobie coś, co 10 lat temu kupiłem i trudno mi było sobie to w ogóle przypomnieć. Co ja wtedy... No tak ten czas płynie, prawda? I wszystko się zmienia, jak mówi Pismo, przemija postać tego świata, ale to właśnie wypełnienie kosmosu podpowiada nam, że ten świat zmierza do pewnego momentu spełnienia. I ostatnie, takie nazwijmy to bardzo optymistyczne z Pisma Świętego dwa określenia, to jest palingenezja, czyli odrodzenie, i apokatastazis, czyli odnowienie. Ten ostatni moment to nie jest, to jest właśnie, jeżeli wyobrażamy go sobie tylko katastroficznie, to popełniamy błąd. Ten ostatni moment, czyli pierwszy moment przyjścia Chrystusa, to jest odnowienie wszechświata, czy też odrodzenie wszechświata. Pismo Święte mało na ten temat mówi, ale w każdym razie mówi, mniej więcej idea jest taka, krótko można by ją określić w ten sposób, że wtedy będzie normalnie. To by było najkrócej powiedzieć. Czyli jak przyjdzie Pan Jezus, to będzie normalnie. Zwróćcie Państwo uwagę, że my dość często ten dzień właśnie rozumiemy jako dzień no, tragiczny, czyli jakieś wkroczenie, jakieś nienormalności. Teraz jest normalnie, prawda? Teraz jest normalnie, a potem będzie nienormalnie. Ale jak chrześcijanie mierzą normalność, prawda? Normalnie jest tam, gdzie jest Bóg. Im więcej Boga w moim życiu, tym jestem normalniejszy. Prawda? Im mniej Boga, tym jest bardziej nienormalnie. W związku z tym możemy powiedzieć, że te dwa określenia, czyli odrodzenie i odnowienie, one mówią nam o pewnym zdrowiu, że wszechświat zostanie doprowadzony do zdrowia, czyli zbawiony, ostatecznie zbawiony. Łacińskie określenie na zbawienie to jest salus, a salus w łacinie znaczy też zdrowie. Być zbawionym to być zdrowym. W tym takim najbardziej podstawowym sensie. Czyli też nie tylko zdrowym fizycznie, ale zdrowym duchowo. Nieraz my mówimy, prawda, bardzo często to słowo o zbawieniu pada z ust, prawda, czy kaznodziejów. Jeżeli ktoś by nas chciał zapytać, no jesteś chrześcijaninem, to powiedz mi, co to znaczy być zbawionym? No to właśnie znaczy być zdrowym. Nie jeszcze w pełni na tym świecie, ale coraz bardziej zdrowieć. Zdrowieć duchowo, prawda? To być zbawionym. To są te określenia. A teraz kilka porównań o tym dniu, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Pierwsze porównanie do złodzieja. Nie jest to... My nie lubimy być okradani, rzecz jasna. Więc to, ta metafora może mieć taki dla nas wątpliwy charakter, ale ona pojawia się często, nie tylko w Ewangeliach, ale i w listach. Złodziej przychodzi wtedy, kiedy ktoś jest nieprzygotowany. Czyli ta metafora ma nam pokazywać, że ten dzień przyjdzie nagle, z zaskoczenia. Będzie zaskakujący. Bóg bardzo często działa nagle. Na wiele działań Pana Boga nie możemy się przygotować. I często to, że nie możemy się przygotować, jest błogosławione też. Że Bóg bardzo często działa jako ktoś zaskakujący. Myślę, że możemy znaleźć bardzo wiele takich momentów w życiu naszym chrześcijańskim, kiedy zostaliśmy przez coś bardzo mocno zaskoczeni i nawet nie mogliśmy na początku rozpoznać, że to pochodzi od Boga, ale z czasem przyszło jakieś zrozumienie tego i zobaczyliśmy, że to zaskoczenie rzeczywiście pochodziło od Boga. I więc złodziej to jest ktoś, kto przychodzi nagle i zaskakująco. To jest bardzo trudna sprawa. Ale musimy sobie powiedzieć coś takiego, gdyby Pan Jezus przyszedł teraz, nie za godzinę, bo za godzinę to byśmy już zrobili kilka razy, może byśmy jeszcze zdążyli do spowiedzi, tutaj księża, by, jakbyśmy się dowiedzieli, że za godzinę przyjdzie, to konfesjonały by pękały w szwach, ale nie, to nie chodzi o to, że za godzinę, to znaczy teraz, w tym momencie, w tej sekundzie, tu jak ja stoję i do Państwa mówię.
to jest właśnie złodziej. I ja muszę siebie oczywiście zapytać, czy no, gdyby teraz Pan Jezus tutaj stanął, to mogłoby być różnie. To mogłoby być różnie, prawda? Ale ta metafora złodzieja, ona właśnie to ma nam pokazać. Ma nam powiedzieć, nie odkładaj tego momentu. A to za jakiś czas to jeszcze coś zdążę, prawda? Zdążę się nawrócić, zdążę coś... Nie, bo to jest właśnie metafora złodzieja. Druga to jest metafora Pana Młodego. Pan Młody ma przyjść. Pan Młody jest oczekiwany. Pamiętają Państwo z pewnością tę przypowieść ewangeliczną, w której są panny mądre i głupie, prawda? I te głupie nie są przygotowane, mądre są przygotowane i to jest metafora przyjścia oblubieńca, przyjścia Pana Młodego, z kolei ma co nam pokazać? Ma nam pokazywać, że my mamy oczekiwać. Pan Jezus mówi bardzo smutną rzecz, ale czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie? Nie wiem, czy jak Państwo, ale ja nie lubię specjalnie chodzić do takich miejsc, gdzie na mnie nikt nie czeka. Albo jeszcze przychodzić do takich miejsc, których ktoś mi okazuje pewne, no, jakby to delikatnie powiedzieć, niezbyt duży komfort z tego powodu, że ja właśnie się znalazłem w tamtym miejscu. No dokładnie jest tak z nami i z Panem Jezusem. Jeżeli my nie oczekujemy na Pana Jezusa, to przepraszam bardzo, ale po co On ma przyjść? No dlaczego Pan Jezus miałby przychodzić, skoro nie jest oczekiwany? A tak jak powiedziałem, to jest w naszym interesie, żeby Pan Jezus przyszedł. To jest w naszym najlepszym interesie, żeby On przyszedł jak najszybciej, bo wtedy będzie normalnie. W związku z tym, jeżeli my Go nie oczekujemy, to dlaczego On w zasadzie miałby przychodzić? To jest ta metafora Pana Młodego. Powrót Pana, następna metafora, powrót właściciela, powrót króla właśnie. Z czym jest związana ta metafora? Jest związana z tym, że nam jest przekazane coś we władanie, nam jest coś przekazane w dzierżawę. To jest generalna intuicja Pisma Świętego jest taka, że nasz stosunek do świata i do rzeczy, które posiadamy, to jest dzierżawa. Bóg dał nam to w dzierżawę, żebyśmy tym dobrze zarządzali. On kiedyś przyjdzie i powie, zdaj sprawę ze swego zarządu. Jak tym zarządzałeś? Na takim najgłębszym poziomie, oczywiście to jest prawo własności, prawda? To wprawdzie do mnie nawet ten habit nie należy, no ale powiedzmy, że to jest mój habit. I to jest prawo własności. Ale w najgłębszym sensie to należy do Boga. Tak jak cały ten świat. W najgłębszym sensie należy do Boga i został mi dany w dzierżawę. I teraz przyjdzie ten, który dał w dzierżawę, właściciel i powie, zdaj sprawę ze swego zarządu. To jest metafora. A jak zaczniemy bić innych, jak mówi przypowieść, pamiętacie Państwo być może, zaczął bić współsługi, kiedy przyjdzie Pan, to będzie bardzo zły. To jest ta metafora. I ostatnia, to jest metafora żniwa. Metafora żniwa połączona jest ściśle z tym, że żniwiarz, kiedy przyjdzie i zacznie zbierać plon, to zacznie też rozdzielać. Pamiętacie być może Państwo z dzieła stworzenia, w momencie stworzenia świata było rozdzielanie też różnych rzeczy, różnych rzeczywistości od różnych rzeczywistości, tak też będzie na końcu świata. Rozdzielenie tego, co dobre, od tego, co złe. Jasne rozdzielenie tego. Teraz to rozdzielenie nie jest dla nas tak bardzo jasne. To są takie cztery fundamentalne metafory. No ale co jest z czasem przyjścia? To jest jedna z rzeczy, które bardzo intensywnie mogą nas niepokoić. Kiedy przyjdzie Pan? Jak, no możemy się przekonać wielokrotnie, pojawiają się co jakiś czas jacyś ludzie, którzy mówią, że to już bardzo blisko, prawda? Że to w zasadzie już jest. No ale jest też, no ale teraz co zrobić, prawda, jeżeli, no nie ma, prawda, no mówiłem, że przyjdzie wczoraj i nie przychodzi. No Świadkowie Jehowy mieli takie kłopoty, prawda, kilka razy. Jest na to wyjście. Przyszedł, ale niewidzialnie. No, przyszedł, ale niewidzialnie. Więc można i nawet z takiej trudnej sytuacji wybrnąć, ale rzeczywiście są tacy, którzy mówią zaraz, za chwilę. Co mówi Kościół o czasie przyjścia Chrystusa, o tym ostatnim dniu?
Po pierwsze mówi, że to jest ścisłą tajemnicą. To jest taką tajemnicą, jedną z największych tajemnic w objawieniu. Jest nadejście Chrystusa. Do tego stopnia, że Pan Jezus nie chciał swoim uczniom tej tajemnicy ujawnić. Bo jest to tak wielka tajemnica. Dlaczego tak jest? No możemy się tylko, ja mogę mówić tylko dla siebie, za siebie, prawda? A mówiąc za siebie, gdybym wiedział, że na przykład za 3 dni przyjdzie Pan Bóg, to bym sobie powiedział, mam jeszcze 2 dni, spokojnie. To nie jest tak, że gdybyśmy wiedzieli, że Pan Bóg przyjdzie za 3 dni czy za tydzień, znając siebie samego, to nie sądzę, żebym z różańcem całe dnie, te 7 dni spędził, oczekując na przyjście Pana. Myślę, żebym sobie powiedział, a to jeszcze mam też 5 dni. To jeszcze te 2 wykorzystam na modlitwę, ale mam jeszcze trochę czasu. Może to jest taki powód. Myślałem nad tym, przynajmniej jeśli chodzi o znajomość samego siebie, to obawiam się, że gdybym znał dzień, to raczej by mnie to odciągnęło od gorliwości, niż do tej gorliwości popchnęło. Może Państwo inaczej. To jest pierwsza rzecz, czyli ścisła tajemnica. Po drugie, jedno jest pewne, im każda minuta przybliża nas, a nie oddala od tego dnia. Tego jesteśmy pewni. Nie wiemy dokładnie kiedy, ale wiemy, że każda minuta, że z każdą minutą jesteśmy bliżej tego dnia. A więc jeżeli jesteśmy bliżej tego dnia z każdą minutą, to nasze oczekiwanie na ten dzień powinno być coraz bardziej intensywne. I trzecia rzecz, znaki, które mają towarzyszyć przyjściu albo mają zapowiadać przyjście. Tych znaków Pismo Święte wymienia bardzo wiele. Będą jakieś katastrofy kosmiczne, ale będą też pozytywne znaki, na przykład nawrócenie, wejście do kościoła pełni pogan. Nie wiemy, co ta pełnia pogan oznacza. Wiele innych, przyjście Antychrysta, ale też wspaniałe męczeństwo. Więc mamy i takie znaki bardzo pozytywne i znaki negatywne. I teraz, jak rozumieć te znaki? Wielka tradycja myśli chrześcijańskiej mówi tak, że te znaki mamy rozumieć w ten sposób, że Pan na pewno przyjdzie. Ale to, że jakieś trzęsienia ziemi mają miejsce, to nie jest dla nas absolutnym znakiem na to, że właśnie zaraz przyjdzie. Jest znakiem na to, że na pewno przyjdzie. I przecież w zeszłym roku zginęło śmiercią męczeńską ponad 100 tysięcy chrześcijan, z tego co pamiętam. Jeśli nie więcej. Wyobraźcie sobie to Państwo. 100 tysięcy ludzi zostało zabitych za wiarę w zeszłym roku. Moglibyśmy powiedzieć, Pan na pewno przyjdzie. Bo taka ilość męczeństwa to w ogóle jest nie do porównania z męczeństwem chrześcijan w pierwszych wiekach. To jest nieporównywalna liczba. Prawda? Trudno nam jest oszacować, ilu chrześcijan zostało zabitych w pierwszych prześladowaniach na początku, ale to w ogóle nie dotyka tej liczby, którą teraz mamy. Prawda? I ktoś mógłby powiedzieć, to z pewnością jest znak, że to już zaraz, że to już za chwilę. Nie. Święty Augustyn pisał kiedyś w jednym z listów, kiedy ktoś napisał do niego, mówiąc, że już nie wyobraża sobie, proszę Państwa, to jest V wiek, i ktoś wtedy napisał do Augustyna taki list, w którym powiedział, nie wyobrażam sobie, żeby mogło być gorzej. To już na pewno zaraz przyjdzie. To jest 1500 lat temu, ale Augustyn mu odpowiedział, skąd wiesz, że nie może być gorzej? Jeżeli ktoś powie nam, którzy wierzymy w to, że Pan na pewno nadejdzie i te znaki czytamy właśnie w taki sposób, czyli że On na pewno nadejdzie, a nie znaczy to, że już zaraz, powie właśnie, już gorzej być nie może, to już na pewno jest blisko, to zawsze odpowiadajmy, skąd wiesz, że nie może być gorzej. Tak nam radzi święty Augustyn. Nasza postawa wobec ostatniego dnia. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby odróżnić postawę oczekiwania na przyjście Chrystusa od katastrofizmu. Co to jest katastrofizm? Katastrofizm to jest takie mniej więcej takie rozumienie świata. Jest źle, będzie jeszcze gorzej, a na końcu będzie w ogóle fatalnie. Czyli każdy dzień to jest następny dzień, jakiś następny kamyczek do ogólnego
tragicznego upadku wszechświata. Może być już tylko gorzej. To już jest, to jest katastrofizm. A z drugiej strony odróżnijmy też postawę oczekiwania od naiwnego ewolucjonizmu. Jak moglibyśmy to określić? Jest coraz lepiej. Będzie jeszcze lepiej, a za kilkaset lat to w ogóle będzie cudownie. Te dwie skrajności to nie są chrześcijańskie postawy. Naiwny ewolucjonizm bardzo łatwo myli nasz postęp techniczny z postępem moralnym. Postęp techniczny nie musi oznaczać postępu moralnego. To, że mamy szybsze komputery, szybsze samochody i latamy samolotami, a 200 lat temu nie latali samolotami, to nie znaczy, że my jesteśmy moralnie lepsi od nich. To jest taki podstawowy błąd tego naiwnego ewolucjonizmu. To jest pierwsza rzecz, czyli odróżniamy to od tych dwóch postaw. Druga sprawa to jest... Możemy, bo chciałem teraz, to jest pierwsza rzecz w takim, powiedzmy, grupie rzeczy, które chciałem powiedzieć, jaka powinna być postawa chrześcijanina wobec końca świata. Czyli nie być katastrofistą i nie być naiwnym ewolucjonistą. Druga rzecz to jest odkrywać bliskość Chrystusa już teraz. Odkrywanie bliskości, ktoś, kto żyje blisko z Chrystusem już teraz, na przykład z Chrystusem eucharystycznym, on czeka na koniec świata, bo on wie, że dostanie więcej. Albo lepiej, dostanie to wszystko, co jest w bliskości Chrystusa tutaj jakby odkryte. Spójrzmy jeszcze na postacie adwentowe. Tak się świetnie zdarzyło, że jesteśmy teraz w czasie Adwentu. I Kościół nam daje trzy postaci. Jana Chrzciciela, Józefa i Maryję. To są trzy sposoby, trzy postawy wobec końca świata. Józef, nawet we śnie można czuwać. Niezwykłe to jest. On we śnie otrzymuje te bardzo ważne informacje. Ja śpię, ale serce moje czuwa. To jest przykład, możemy powiedzieć, radykalnego czuwania. I to jest taki przykład, że nawet we śnie święty Józef czuwał. To jest pierwsza postać. Maryja, Boża łaska przekracza wszelkie oczekiwania. Boża łaska jest zaskakująca. Tak samo dzień przyjścia będzie zaskakujący. Jan Chrzciciel to jest przykład czuwania, oczekiwania niezwykle czynnego przez nawrócenie. Czyli oczekiwanie chrześcijańskie jest oczekiwaniem czynnym. Następna rzecz, przyspieszyć Bożą paruzję, przyspieszyć paruzję Chrystusa. Bardzo ciekawy temat. Pojawia się w drugim liście świętego Piotra, w trzecim rozdziale. Święty Piotr mówi, że chrześcijanie mogą przyspieszyć przyjście Pana. W jaki sposób mogą przyspieszyć? Przez święte życie. Tam wprost tak nie jest powiedziane. Tam jest powiedziane bardziej przez oczekiwanie, ale z całego listu możemy to wywieźć. Przez święte życie, przez nawrócenie. Czyli każde nawrócenie nasze to jest przyspieszenie paruzji. Można się modlić także o to, żeby Pan przyszedł. No i to jest to właśnie, to przyspieszenie paruzji, to jest wstęp do tego, co chciałbym na zakończenie powiedzieć. Mianowicie... No właśnie, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? To znaczy, mówimy tu dużo o oczekiwaniu, ale uderzmy się w piersi i powiedzmy, my tak strasznie oczekujemy? Czy my tak strasznie chcemy tego przyjścia? Czy my tęsknimy za tym? To jest oczywiście indywidualne pytanie, ale Pismo Święte nam po prostu powstaje w takiej radości z tego, że Pan jest blisko i będzie paruzja, prawda? Czy my coś mamy z tej postawy? Chociaż cokolwiek. No i zacząłem się zastanawiać nad tym, dlaczego nie? Jeżeli ktoś z Państwa ma taką żywą postawę, Panie Jezu, już przyjść, to przepraszam wobec tego za to, co będę mówił, ale ja mam poczucie, że my nie czekamy wcale za bardzo. Że my za bardzo nie czekamy na to. Czy my nie chcemy paruzji z lęku przed przyjściem Pana? Nie sądzę. Nie sądzę. Nie jestem bardzo długo księdzem, ale takich przerażonych paruzją ludzi to ja naprawdę nie spotkałem wielu, żeby nie powiedzieć nikogo. My się boimy zupełnie innych rzeczy.
Ale gdybyśmy sobie zrobili listę strachów, to ja myślę, że przyjście Pana Jezusa na liście strachów to by było, no, dalekie miejsce zajmowało. Moja mama pracuje w szkole i mówi, że jest taki zwyczaj, że nie wolno przez komórkę rozmawiać w czasie lekcji. Jeżeli ktoś złamie tę zasadę, to się tę komórkę zabiera dziecku i do tego stopnia jest takie obostrzenie w tej szkole, że musi przyjść tata po tą komórkę albo mama. Więc jeżeli się takiemu dziecku, nie wiem czy Państwo wiedzą, zabierze tego smartfona, to jest rozpacz krańcowa. To jest rozpacz, to są błagania, to są łzy, to są krzyki, to są protesty. To jest wielka tragedia. Błagam, błagam, niech Pani mi nie zabiera. Prawda? To są nasze strachy. Może nie dorosłych, prawda, ale pomyślałem sobie o tym jako o takim właśnie, jak długo jestem księdzem, nie słyszałem jeszcze takich płaczów ani takich strachów przed paruzją. Więc powiem szczerze, że na pewno nie z lęku się boimy przed powtórnego przyjścia. Dlaczego wobec tego się, znaczy nie oczekujemy na przyjście? Dlaczego nie oczekujemy? Może dlatego, że nie za bardzo wiemy, jak bardzo tego potrzebujemy. Jest to świetne stwierdzenie Luisa, prawda, że my, że Pan Bóg nam bardzo często daje nie to, co chcemy, ale to, czego naprawdę potrzebujemy. Może my tak do głębi nie wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy, bo gdybyśmy do głębi poznali siebie, to byśmy zobaczyli, że my tej paruzji naprawdę bardzo potrzebujemy. W takim sensie, że potrzebujemy tej epifanii, tego odsłonięcia, że już bardzo chcemy, żeby to się stało. Ale może my tego nie widzimy, dlatego że słabo znamy siebie głęboko i nie widzimy swoich autentycznych, głębokich potrzeb, głębokich pragnień. Może po prostu zadowalamy się czymś marnym. To jest pytanie po prostu. Nie wiem tego, ale może tak jest. Może te wielkie pragnienia serca człowieka, pragnienie szczęścia z Bogiem, pragnienie miłości Bożej, może to zostało przykryte przez jakieś takie pragnienia mizerne, słabe. I dlatego zobaczcie, że cały świat w zasadzie nam mówi o naszych pragnieniach na żenująco niskim poziomie. Sprowadza się nas do kogoś, kto naprawdę ma takie pragnienia, że jeżeli kupi ten właśnie proszek do prania, to ma twarz człowieka absolutnie szczęśliwego. Tak szczęśliwego do szpiku kości radosnego, prawda? Że to jest właśnie jego radość, kupić ten proszek do prania, a nie inny. I on jest właśnie z tego powodu szczęśliwy. I tak do głębi szczęśliwy. On już nic więcej nie potrzebuje. No może daliśmy sobie wmówić, że nie czekamy na paruzję, bo daliśmy sobie wmówić, że my właśnie tacy jesteśmy, że my tych rzeczy potrzebujemy, prawda? Jest jakaś hipoteza. A może jest tak, że jesteśmy w takim punkcie, że napatrzyliśmy się już na niesprawiedliwość tego świata i sobie mówimy, nie ma na to rady. Nie ma na to rady, na niesprawiedliwość tego świata, bo tej niesprawiedliwości jest pełno, prawda? I mówimy sobie, no tak musi być, w sumie to jest w porządku. Bo gdybyśmy mieli takie głębokie poczucie, że jest bardzo wiele niesprawiedliwości, że jest taka nędza na tym świecie, która po prostu domaga się boskiej interwencji, to byśmy powiedzieli, przyjdź już Panie Jezu, bo za dużo tej nieprawości. Zajrzyjmy do psalmów i zobaczmy, ile tam jest takiego krzyku. Przyjdź już Panie Jezu, bo dosyć już mamy pogardy, mówi psalmista. Może brakuje w nas tego, a może z kolei jest odwrotna sytuacja, że nie widzimy oznak zwycięstwa Chrystusa i słabo widzimy to, że On rzeczywiście zwycięża, że są święci wśród nas. Myślę, że to może nam nie grozi, ale może jest coś takiego, że myślimy, że jednak raj to powinien być na ziemi, że da się zbudować na tym świecie raj. Tylko trzeba zrobić pewne przesunięcia, coś poprawić, coś i będzie raj.
chyba nie, chyba to jest rzadkie teraz, ale, no ale przecież całe pokolenia były takie, które uważały, że da się raj na ziemi zbudować, prawda? Może dlatego nie czekamy. A może po prostu dlatego, że nie umiemy w ogóle czekać, prawda? Na rynku już Boże Narodzenie, nie wiem, czy Państwo zauważyli, prawda? Na rynku już Boże Narodzenie trwa, niedaleko stąd. W reklamach w telewizji też już Boże Narodzenie od dawna. Adwentu nie ma, Adwent umarł. Adwent to niepotrzebny jest czas. Więc może jest tak, że my nie potrafimy czekać. W ogóle nie potrafimy czekać. Może taki mały test, może dla młodszych tutaj uczestników, jak reagujemy, jak nasz komputer jest za wolny. Prawda? To jest, prawda, że ten plik ma się otworzyć, ale on się dosyć długo otwiera, prawda? Nasza reakcja. Więc może jest tak, że właśnie nie potrafimy czekać. Tak więc te kilka punktów, dlaczego my nie czekamy tak intensywnie. Nie chciałbym, to jest na koniec, nie chciałbym kończyć tak bardzo pesymistycznie, bo z tego wszystkiego jest wniosek taki, że umieć czekać na przyjście Chrystusa to też jest łaska. Więc my o tą łaskę oczekiwania, łaskę czuwania, nawet we śnie, po prostu się bardzo módlmy, żebyśmy mogli, tak jak chrześcijanie w pierwszych wiekach, po prostu rzeczywiście szczerym sercem powiedzieć: Maranata, przyjdź Panie Jezu. W tym Adwencie niech, powiedzmy to chociaż raz tak naprawdę szczerze, prawda, przyjdź Panie Jezu.